Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, doktor Anna Torpeda. Kłaniam się nisko, po samopiździsko jak zawsze, jak co tydzień widzimy się w moich poradach seksualnych, prawda, w wirusowym YouTube Live. Cieszę się, że są Państwo dzisiaj znów ze mną, po raz 30 już tam, który się spotykamy, proszę Państwa. A Państwa pytania się nie kończą i to jest piękne, bo nauka nie może pójść w las, proszę Państwa. Musimy cały czas się rozwijać, cały czas nowe pytania zadawać, nowe wyzwania stawiać przede mną, nowe zagadki, prawda, ja będę rozwiązywać dla Państwa. Proszę się nie bać, proszę pytać o cokolwiek, ja właśnie przypominam może, że pytania zadajemy w poniedziałek na Insta Story jej perfekcyjności. Na Insta Story jej perfekcyjności, ona później mi to przekazuje, a później odpowiadam, ona to wysyła, to się montuje, to jest skomplikowany proces. Dlatego w poniedziałek trzeba wejść na Insta Story i zadać jakieś pytanie. Proszę, ono nie musi być jakieś wyszukane, prawda? Niech Państwo nie starają jakoś specjalnie. Ja na każde pytanie odpowiem, jeżeli będzie po prostu ono ciekawe. Ciekawe dla mnie, prawda? To Państwa, także proszę serdecznie. To pierwsza rzecz, a druga rzecz oczywiście, jeszcze Państwa namawiam, bo jeszcze są ostatnie egzemplarze z tego, co słyszałam, to chyba tylko ze 3 albo 4 zostały ostatnie egzemplarze mojej książki Schabowy, Auto Fellatio. Wspaniały prezent na święta, proszę Państwa. Wspaniały prezent na święta, naprawdę można komuś sprawić nie lada niespodziankę. Nie lada, bowiem ona z lady, już ta książka zejdzie, przyjedzie do Państwa i będzie w Państwa domu, pod choinką, prawda, czy tam pod drzewem hanukijowym, czy tam, co Państwo tam stawiacie w domu, wszystko jedno, jakieś ziele, tam zielsko, to wszystko można, coś mi włosy dzisiaj się nie ugadają, to wszystko będzie można tam podłożyć, ten prezent i sprezentować komuś, po prostu powiedzieć, wow, masz taki prezent, napisała to bardzo mądra kobieta, doktor Anna Torpeda, bang, proszę Państwa, także zachęcam serdecznie. No i co, no i chyba przechodzimy do naszych pytań i odpowiedzi, prawda, chyba to jest czas najwyższy, prawda, no dobrze, jedziemy, proszę Państwa. Pierwsza rzecz. Co jeśli aktyw nie chce mi dać? To jest pytanie, prawda, osoby homoseksualnej, mężczyzny homoseksualnego, proszę Państwa, który nie wie, co zrobić, jeżeli osoba, która jest aktywnym partnerem w seksie, nie chce być pasywna z nim podczas takiegoż stosunku. Proszę Państwa, aktywność i pasywność w seksie gejowskim to ważne rzeczy, proszę Państwa, niebywale ważne. One są też częścią, czasami nawet tożsamościową dla niektórych osób, także tutaj zmiana tych preferencji jest niebywale trudna i kłopotliwa. Nie wiem, czy w ogóle możliwa. Proszę Państwa, ona oczywiście może zajść z czasem. Proszę Państwa, proszę się nie martwić, z wiekiem człowiek pasywnieje. Ogólnie to jest taka zasada, proszę Państwa, przyjęta oczywiście w świecie gejowskim. Więc jakby Państwo nie wiedzieli, to już teraz Państwo wiedzą. Z wiekiem człowiek pasywnieje. Ale proszę Państwa, czy jest sens namawiać? Czy jest sens przekonywać? Czy jest sens prosić? Nie! Nie, proszę Państwa, absolutnie nie. Jeśli aktyw nie chce dać, znaczy, że nie może tego zrobić. Proszę Państwa, jeżeli on nie może, no to trzeba go zostawić w spokoju. On sobie śpi, leży, tam robi cokolwiek. Ewentualnie dać jemu do dupy, prawda, żeby on tam wtedy penetrował. Proszę Państwa, naprawdę nie można jakoś tak się narzucać z pasywnością i aktywnością. Trzeba być uważnym i czekać po prostu powoli, aż on na starość w końcu pozwoli wsadzić sobie w odbyt. Taka jest moja rada, taka jest moja porada. Dziękuję serdecznie, doktor Anna Torpeda. Pozdrawiam i do usłyszenia. Kolejne pytanie, bardzo zbliżone gdzieś tam tematycznie, ale zupełnie inne, jeśli chodzi o trudność tego zadania. Proszę Państwa, pytanie brzmi, co jeśli spotka się dwóch uniwersalnych? Który pierwszy? Proszę Państwa, który pierwszy co? Który pierwszy co? Co? Ja się pytam co? Kto pierwszy zapłaci w restauracji? Który pierwszy co ma podać rękę? Który pierwszy ma zatańczyć? Który pierwszy ma zaproponować wspólne mieszkanie? Proszę Państwa, pytanie niejasne. Pytanie niejasne, ja nie lubię pytań niejasnych. Proszę jasne pytania zadawać raczej, bo to po prostu muszę zostawić taką odpowiedzią niepewną, że nie wiem, nie wiem o chuj chodzi. Nie wiem o chuj chodzi, w związku z tym no nie mogę odpowiedzieć na to pytanie, bo proszę Państwa, ja nie będę wprowadzać Państwa w błąd. To nie o to chodzi, żeby odpowiedzieć na cokolwiek, prawda, gdziekolwiek. Żeby tylko paplać i po prostu mówić. Po prostu. Nie, proszę Państwa, chodzi o to, żeby te odpowiedzi miały sens, miały jakąś wartość jakąś naukową przede wszystkim, oczywiście, proszę Państwa. Państwo wiedzą, że jestem osobą z wykształcenia, także naprawdę tutaj no musi być jakaś wiedza, jakaś nauka, jakieś poparcie faktami. A jeżeli takie pytanie jest, ja faktów znaleźć tutaj niestety nie mogę. Także dziękuję, pozdrawiam serdecznie, doktor Anna Torpeda. Proszę Państwa, kolejne pytanie. Myślę, że ono miało być troszeczkę żartem, ale ja odpowiem na nie tak szczerze, bo jestem osobą szczerą, prawda? To widać zresztą, że ja chyba nawet. Proszę Państwa, lubię zgadywać, jakie przedmioty ktoś wsadza mi w pupę. Czy to normalne? Proszę Państwa, no oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Zabawy, prawda, tutaj odbytem są naturalną częścią naszego życia. Freud zresztą nawet w rozwoju, prawda, dziecięcym mówił o fazie analnej, kiedy dziecko zafascynowane jest odchodami, kupą, dupą, wszystkim, co związane jest, prawda, z wydalaniem, wydzielaniem, pozbywaniem się martwej materii organicznej. Proszę Państwa, także naprawdę można bawić się w ten sposób. Proszę tylko oczywiście uważać, żeby te przedmioty wsadzane nie były ponad nasze siły, prawda? Jakby, no,
ja rozumiem, że jeszcze tam, prawda, można dać radę dezodorantowi, ale już jeżeli ktoś, prawda, Państwo będzie wsadzać model samolotu, to może być problem, prawda? Także proszę uważać, bo tu kwestia zdrowotna, może nawet kwestia życia być jakaś na szali, na krawędzi, prawda, tego wszystkiego. Także proszę się bawić, oczywiście wsadzamy sobie w pupę, co tylko chcemy. Pozdrawiam, doktor Anna Torpeda, dziękuję. Proszę Państwa, pytanie kolejne brzmi, czy seks oralny pomaga w śpiewaniu, czy przeszkadza? Bardzo ciekawe pytanie, proszę Państwa. Ja sama osobiście śpiewałam kiedyś, przyznam się Państwu, w takim chórze tej, prawda, właśnie na Hawajach, w Honolulu, gdzie jestem, w takim chórze amatorskim, prawda, no, oczywiście byłam altem, wiadomo, proszę Państwa, to jednak jest kawał baby, no to musi być, prawda, to brzmienie. Więc pytanie brzmi, czy seks oralny pomaga w śpiewaniu, czy przeszkadza? Ja bym powiedziała tak, proszę Państwa, to zależy. To zależy od tego, jakim głosem kto śpiewa. Jeżeli śpiewamy głosem niskim, czyli jesteśmy basem, jesteśmy barytonem, powiedzmy to średni głos, jesteśmy altem, to wtedy może pomóc. Proszę Państwa, ponieważ seks oralny może tam rozpychać te mięśnie, on powoduje, że one są bardziej ruchliwe, bardziej ruchome, bardziej gotowe na tam przyjęcie wszystkiego. Proszę Państwa, także proszę, naprawdę można. A jeżeli wysokie głosy, o tu jest ryzyko. Tu jest ryzyko. Wysokie głosy jednak muszą być ściśnięte do gardełka, proszę Państwa, musi być jednak taka tam niewielka dziureczka, prawda, jak u niemowlaczka. Także musi być naprawdę spokojnie. Bym nie robiła, abym nie robiła raczej. Także proszę uważać. No i proszę, pytanie poszło, odpowiedź też. Dziękuję, pozdrawiam doktora Anna Torpeda. Bang. Proszę Państwa, kolejne pytanie jest pytaniem dla mnie trudnym, bo nie do końca rozumiem. Nie wiem, o co chodzi troszeczkę, proszę Państwa, powiem szczerze. Bo pytanie brzmi, czemu Kado się rozstali, co nie zadziałało? Ja trochę zrobiłam research, to z angielskiego, prawda, jest research, czyli ponowne poszukiwanie, prawda, zrobiłam, co to jest to Kado i dowiedziałam się, proszę Państwa, mi troszeczkę i perfekcyjnie odpowiedziała też, że to taka para vlogerów gejowskich, którzy kiedyś tam w Polsce istnieli, ale już nie istnieją dłuższy czas, no i dlaczego się rozstali? Proszę Państwa, no tutaj należy pytać jednak ich. Proszę Państwa, ja nie jestem w stanie odpowiedzieć, ja nie znam tych ludzi, nie znam tych mężczyzn, nigdy nie miałam z nimi do czynienia, nie chcę mieć z nimi do czynienia, proszę Państwa, bo to są jacyś obcy ludzie dla mnie, co ja się będę wpierdalać w cudze życie, proszę Państwa, naprawdę. O, gdyby przyszli na terapię do mnie, to by się pewno nie rozstali, to jest oczywiste. Ale proszę Państwa, no nie przyszli niestety. Niestety nie przyszli. Także no cóż mogę na to powiedzieć, no zjebali sytuację, bo mogli być dzisiaj nadal razem szczęśliwi, a są, nie są razem, nie wiem, czy są szczęśliwi, bo mnie też nie obchodzi, obcy ludzie i tyle. Co nie zadziałało? No co nie zadziałało? To co zwykle nie zadziałuje. Komunikacja. A to zostawimy na inny odcinek, proszę Państwa, także dziękuję serdecznie, pozdrawiam doktor Anna Torpeda, bang. I to chyba będzie nasze ostatnie pytanie, tak patrzę tutaj szybciutko. Chyba tak, proszę Państwa. O, dobrze, jedziemy, ostatnie pytanie. Jeśli ogląda mnie 1000 gejów na Instagramie, to czy mam szansę na stały monogamiczny związek? Czy tutaj jestem zagubiona? Powiem, że mam zagubienie duże. Tak w moim sercu się ono zrodziło i w moim umyśle. Co ma piernik, kurwa, do wiatraka? Znaczy wiem, piernik do wiatraka ma mąkę akurat. Ale co ma, prawda, piernik do banana? No, proszę Państwa, no naprawdę, no nie wiem. Że ogląda mnie 1000 gejów na Instagram, to co to ma związek ze związkiem monogamicznym? Proszę Państwa, głupota jakaś straszna. Głupota straszna, proszę Państwa, ja nie wiem, o co chodzi. Związek można mieć, można nie mieć, nie wiem, po prostu, jak nawet na to odpowiedzieć. Bo to jest dziwne pytanie, proszę Państwa, no. Nie wiem, też rozumiem, że pytanie zadawał także gej, prawda? Gej zadawał to pytanie, więc może jakieś on chce szukać wśród tych 1000? Ja nie wiem, proszę Państwa, o co chodzi. Naprawdę to pytanie jest dla mnie niejasne, ono jest dla mnie zagadką, ono jest dla mnie trochę z archiwum mix. Ja pozostawię po prostu bez odpowiedzi dzisiaj, no bo chuj wie, co na to odpowiedzieć, proszę Państwa. Także dziękuję serdecznie, doktor Anna Torpeda, panu Kustu, tyle mogę powiedzieć. A, no i jeszcze jedno uda się, jeszcze jedno zdążymy, szybciutko pytanie jest, dobrze, to zdążymy. Skąd to zamiłowanie do pissingu i skatu u niektórych? O, proszę Państwa, poważne pytanie, proszę bardzo, mówimy tutaj o bardzo poważnych fetyszach, prawda, o bardzo poważnych tutaj zachowaniach zastępczych seksualnych. Dobrze, ale ja to oczywiście odpowiem na to pytanie, dlaczegożby nie? Proszę Państwa, pissing to wiadomo, prawda, co jest. To jest tak zwany złoty deszcz. To co Beata Kozidlak bardzo lubi, prawda, i śpiewa tam, spadnie z nieba złoty. Wiadomo, a skat, proszę Państwa, to jest bardzo podobna zabawa, tylko chodzi w niej nie o mocz, a o kał. Kał jak krowa z angielskiego, prawda? Tylko, że to po polsku akurat. Proszę Państwa, czy skąd to zamiłowanie? Wiele może być źródeł, proszę Państwa, takiego zainteresowania. Wiele. Jednym z nich może być po prostu chęć takiego poczucia braku kontroli, poczucia utraty wartości, poczucia utraty przynależności do swojego ciała. Wiele to może być, prawda, źródeł. Może być oczywiście także po prostu
chęć czucia się zdominowanym, zdominowaną, prawda, to też oczywiście może być. Proszę Państwa, wiele, wiele może być tych powodów, naprawdę ciężko wszystkie wymienić. Natomiast no powiem co, no oczywiście dopóki wszystkie osoby zaangażowane w daną aktywność seksualną się na nią zgadzają, mają możliwość też wyrażenia takiej zgody w sposób świadomy, plus oczywiście nie czynią sobie takiej stałej, jakiejś trwałej krzywdy fizycznej czy psychicznej, to proszę Państwa, do niech się bawią. Niech się babrają w tym główienku, ile tylko im się podoba, proszę Państwa. A co ja będę im przeszkadzać? Rzeczywiście, niech się babrają, niech się bawią, niech się tam, prawda, robią, co chcą. Ja tak uważam i to jest moje zdanie, stanowisko. Ja go nie zmienię, proszę Państwa. Nigdy go nie zmienię. Także dziękuję serdecznie za to pytanie. Pozdrawiam i doktor Anna Torpeda, kłaniam się. I, proszę Państwa, musimy kończyć. Czas nas goni, oczywiście. Ja tylko zaproszę Państwa jeszcze też na wtorek, bo we wtorek mamy takie krótkie spotkanie podczas programu Jej Perfekcyjne. Zapraszam na drinka. Także ja wtedy też oczywiście drinka sobie piję i odpowiem Państwu pytania. Widzimy się zatem we wtorek. Pytania zadajemy w poniedziałek na Instagramie i Perfekcyjności. Proszę pamiętać, na Insta Story tam można zadać takie pytanie, jest takie specjalne pole, tam trzeba kliknąć, wpisać w to pole, kliknąć wyślij i już bęk, ono wtedy leci po prostu samolocikiem do Jej Perfekcyjności, a później do mnie oczywiście, do Honolulu tutaj. No i proszę Państwa, oczywiście polecam raz jeszcze moja książka Schabowie Autofellatio, wspaniały prezent na święta, naprawdę warto. Jeszcze są kilka egzemplarzy zostało, można je kupić. A na sam koniec jeszcze oczywiście zaproszę Państwa także na mój kanał na TikTok, prawda, cały czas jestem na TikTok, tam można mnie znaleźć, można mnie lajkować, obserwować, komentować, wszystko robić, także zapraszam serdecznie. To by było na tyle na dzisiaj, proszę Państwa. Dziękuję, zapraszam za tydzień, dr Anna Torpeda. Kłaniam się nisko, wiadomo, posiedzisko.